Dzień dobry. Witam serdecznie w niedzielny poranek. W wielu parafiach dzisiaj obchodzimy dziękczynne święto żniw. W wielu parafiach, tak jak w Opolu już tydzień temu, to święto obchodziliśmy, stąd taka ikebana z kwiatami za moimi plecami. Natomiast chciałbym podzielić się tym tekstem kazalnym, który na dzisiejszą niedzielę jako święto żniw jest przewidziany i ten tekst jest zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Tymoteusza, w 4 rozdziale, jest to 4 i 5 wiersz. Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Moi drodzy, taką mam refleksję związaną z dziękczynnym świętem żniw, którą nie dzieliłem się tydzień temu na nabożeństwie w Opolu, ale którą chcę się podzielić dzisiaj. Wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, nie należy odrzucać niczego, przyjmować z dziękczynieniem. Czego nie chciałbym odrzucać i co chciałbym przyjąć z dziękczynieniem? I chciałbym tak bardzo praktycznie podejść do tego tematu, opowiedzieć o dwóch obszarach, o dwóch sprawach. Pierwsza to taka, że w ten weekend, w piątek się zaczął, ogólnopolski zjazd młodzieży ewangelickiej w Cieszynie. Dzisiaj się już kończy nabożeństwem w Kościele Jezusowym i pewnie jakimiś wspólnymi młodzieżowymi rytuałami. Kiedyś to była Belgijka na przykład na zakończenie zjazdu kilka lat temu. Chyba to jest nawet kontynuowane. I jestem przekonany, że młodzież dobrze spędziła czas ze sobą nawzajem, a przede wszystkim z towarzyszeniem, z obecnością Pana Boga. I to, za co chciałbym dziękować, to, co należy docenić, to, że mamy młodzież w Kościele, to, że młodzież chce się ze sobą spotykać. I trzeba dziękować za każdą i każdego uczestniczkę czy uczestnika tego zjazdu młodzieży ewangelickiej, cieszyć się, że oni chcą być razem, że chcą wspólnie poznawać Pana Boga, że chcą niejednokrotnie, będąc ewangelikami pojedynczymi w swojej klasie, w swojej szkole, czasami nawet w całej miejscowości, spotkać się, być razem i z tymi, którzy modlą się w podobny sposób i którzy swoją pobożność w podobny czy nawet zbliżony taki sam sposób przeżywają. Więc to jest niezwykle cenne i musimy pamiętać o tym, że młodzież jest teraźniejszością Kościoła, bo oni dzisiaj się spotykają, na dzisiejszym zjeździe. I dzisiaj wrócą do swoich parafii, czy wrócą na studia, wrócą do swojej codziennej rzeczywistości i będą składali świadectwo przede wszystkim bycia chrześcijaninem, ale bycia też chrześcijaninem w tym ujęciu ewangelickim, luterańskim. Za nich Panu Bogu dziękujmy, o nich Panu Bogu prośmy. To pierwszy obszar, którym chciałem się podzielić. A drugi, moi drodzy, czas jest szczególny, bo przeżywamy dziękczynne święto żniw, a przecież widzimy w mediach obrazki, które pokazują skutki powodzi, które pokazują to, co wielka woda za sobą zostawiła, czyli ogromne zniszczenie na południu województwa opolskiego, czy na południu województwa dolnośląskiego, ale także i wyżej wzdłuż rzeki Odry, tam gdzie fala powodziowa przeszła, tam wiele zniszczeń dokonała. I widzimy teraz, że ludzie wielokrotnie chcą się odbudowywać, chcą się z tego zniszczenia dźwignąć. Ja nie wiem, czy możemy dziękować Panu Bogu za tę powódź, raczej nie, ale to, za co możemy dziękować, to przede wszystkim ludzka solidarność, pomoc, to dzieło strażaków czy wojska, wszelkich innych służb, służb medycznych, także policji, ich troska, ich staranie. To, za co możemy dziękować, to wielka ofiarność ludzi, firm i instytucji po to, by nieść pomoc i by odbudowywać. I także w naszym Kościele ta ofiarność wielka jest ze strony wielu naprawdę parafii, ze strony osób indywidualnych, które wspierają działania mające na celu poprawę jakości życia i które mają na celu też ułatwienie tego odbudowania się, jak chociażby zakup osuszaczy do budynków, po to, żeby wilgoć ściągać ze ścian. Więc to, za co możemy dziękować w tym kontekście,
to, że Pan Bóg nas wyposażył w środki, w możliwości, w to, żebyśmy reagowali, w to, gdy dzieje się nieszczęście, byśmy mogli nieść pomoc bliźniemu i byśmy mogli wspierać. I uważam to za niezwykle istotny fakt. A zatem dwa obszary, które skłaniają do dziękowania. No właśnie, nie można odrzucać nawet powodzi, ale traktować ją jako pretekst do okazywania dobroczynności. Zatem i z dziękczynieniem paradoksalnie to doświadczenie przyjmować. A wszystko, co robimy w kontekście naszej młodzieży, w kontekście działalności charytatywnej i nie tylko charytatywnej, niech to wszystko będzie poświęcone Bożym Słowem i przez modlitwę. Módlmy się za naszą młodzież. Módlmy się za powodzian, za wszystkie służby. Módlmy się, dziękujmy, że nas to nie doświadczyło. I módlmy się, by Pan Bóg też zachęcał nas i wspierał w takich różnego rodzaju pomocowych działaniach. Tu także nie wspomniałem, wielkie dzieło jest realizowane przez diakonię naszego Kościoła. O to wszystko musimy się modlić. I myślę, że takie dwie intencje, wdzięczynne święto żniw, które czy obchodzone jest dzisiaj, czy wczoraj, to myślę, że te dwie intencje są aktualne, ważne do modlitwy w tej sprawie i do dziękowania Panu Bogu za wszystko. I ja też gorąco zachęcam. Dobrej, spokojnej, błogosławionej niedzieli, a młodzieży szczęśliwych powrotów do domu z Cieszyna.